Zobaczcie, co się uchaczyło. Jaja jak berety. Muszę iść z tym do brzegu, bo nie dam rady inaczej tego wyciągnąć. Oby to mi nie spadło. Zobaczcie. Jaja jak nic. Teraz uważajcie, co jest w środku. Ja się nastawię, bo jak jakiś tutaj węgorz wyskoczy, to co tutaj jest w środku? Jest, jest. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca historii. Dzisiejsza podróż to podróż w nieznane z Łukaszem na jego jachciku. Łukasz, gdzie płyniemy? A płyniemy sobie, witam Was serdecznie, witam Cię Krzyśku, płyniemy sobie do ośrodka Sarnówek. Tam się mieści ośrodek TVP, jest to taki duży obszar do przeszukania, dostaliśmy zgodę na całość w zasadzie, jest duża plaża, jest miasteczek, także myślę, że może jakieś fajne fanty wyjdą. No i dopływamy pomału do tak zwanej Mariny Sarnówek, to tutaj będziemy prowadzić poszukiwania i rzucać magnesem neodymowym. Damy radę, nie ma jak to siła w dwoje. A w taki sposób prezentuje się plaża, na której będziemy prowadzić poszukiwania. Podczas dzisiejszych poszukiwań będę używał wykrywacza metali Xpedeus 2, woderów neoprenowych z butami. Do wody, jak będę wchodził, będę używał tego oto sita, a taka łopatka sitko będzie używana przeze mnie na suchym lądzie. Poszukiwania zacząłem w miejscach, gdzie są leżaki. Tam specjalnego nic nie znalazłem, trochę śmieci. Podszedłem troszkę wyżej, no i zaczęło się ciekawie. 5 zł, 5 groszy i 2 grosze. Natomiast są tutaj jeszcze głębiej też sygnały. O, tutaj. Także zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. No i jeszcze mogę dorzucić do kompletu jednego grosiaka. Na głównej plaży udało mi się znaleźć jeszcze dwie monety, dwie 10-groszówki, no i dodatkowo jeszcze wysprzątałem tą plażę z takiej ilości śmieci. Plażeczka jest nieduża, dlatego szybko ją przeszukaliśmy. Nie udało znaleźć się tutaj nic ciekawego oprócz kilku monet. W związku z tym teraz trzeba wejść do wody, zobaczyć, co uda się znaleźć w wodzie. Zobaczymy, co. Chyba to. O. A tymczasem u mnie zamknięcie od klapy. Nie uda się otworzyć. Chyba tak. Jakiś taki zacisk. Niemniej jednak aluminium. Zaczepił mnie sygnał, sitem wyciągnąłem, no i pokazała się nam 10-groszówka. Sytuacja u Łukasza wygląda następująco. Oczyszcza jezioro, jakieś bele, tutaj chyba element nie uprząży końskiej, tylko odwozu końskiego, tak mi się wydaje. Wygląda, no. I coś jeszcze? Takie kółeczko. Takie kółeczko. Było blisko, prawie. Prawie, ale niestety żelazo. Ale i tak cieszy, także oby tak dalej.
Zajrzyjcie razem ze mną do środka tego sita. Zobaczcie, co udało mi się wykopać. A tak prezentuje się od drugiej strony, od wewnętrznej. Leżakuje tam sobie i czeka, aż ją wyciągnę. Jest i łona. 5-złotóweczka. Trochę ją przeczyściłem i już jest w ładniejszym stanie. Teraz nadszedł czas, żeby odstawić wykrywacz metali, udać się do naszego jachtu po magnes neodymowy. Zabrałem też ze sobą dzisiaj magnes neodymowy i chcę popróbować porzucać z mostu, zobaczyć, czy coś się przyczepi do tego magnesu, a mam nadzieję, że przyczepi. Także zabieram ze sobą magnes, używam takiego magnesu 350 kg udźwigu, także mi starczy na moje potrzeby. No i idziemy tam, w tamto miejsce, na tamte pomosty, żeby wykonać rzuty magnesem do wody. I pierwsze kotlety metalowe przypinają się do magnesu. Taki kotlet mi się przyczepił do magnesu, zobaczcie. Ła, niesamowicie wielki, a jakie to ciężkie. Ciekawe od czego. Kolejnych kilka rzutów było pustych, natomiast ten tutaj, jak widać, bogaty, jak to można powiedzieć, jakieś zabezpieczenie i gwóźdź. A z drugiej strony nie ma nic. Akcja! Przyczepiony magnes, nie mogę go odczepić, czyli magnes zdaje egzamin. Test magnesu, zobaczcie, używa całej siły, a to w ogóle nie idzie nawet. Muszę iść na drugą stronę, żeby go oderwać. Z pomocą przyszedł Łukasz, odczepił magnes, uratował moje życie. I na tym skończyło się rzucanie magnesem. Zobaczcie, nie ma za bardzo miejsca, gdzie tym magnesem można rzucać. Pomosty są obsadzone jachtami, a ja się już pomiędzy nimi tym magnesem nie wcisnę, żeby też nie robić jakichś szkód. Podjęliśmy decyzję z Łukaszem, że kończymy poszukiwania na plaży w Sarnówku, no i będziemy płynąć w inne miejsce, na inną wyspę, tam gdzie też jest plaża. Jeszcze trzeba spakować i zabezpieczyć swój sprzęt, bo na łódce różnie to bywa. A zanim to zrobię, jeszcze małe podsumowanie tego, co udało mi się znaleźć w ośrodku Telewizji Polskiej w Sarnówku. 2 piąteczki, 1 dwójeczka, 3 dziesięciogroszówki, 2 jednogroszówki, 2 groszówka i 5. I to są skarby z plaży w Sarnówku. Sarnówek i płyniemy dalej na kolejną plażę, tym razem na plażę Widłągi, która usytuowana jest na cyplu jeziora. Zobaczymy, co tam się uda znaleźć w wodzie. Prawdopodobnie jest tam dużo sygnałów w wodzie. Chcemy to sprawdzić i zweryfikować. Może i los będzie dla nas łaskawy, że coś znajdziemy. Dopływamy już na miejsce. Pomosty, które tutaj są, ugryzł ząb czasu, rozpadają się. Wypakowaliśmy swój sprzęt. Za chwilę będziemy wchodzić do wody tutaj na tą oto plażyczkę. Tu oto na tej polanie stał kiedyś bardzo duży hotel. W związku z tym spodziewamy się tutaj bardzo dużo sygnałów. Łukasz już chwyta pierwsze sygnały. Ja wykrywacz mam przygotowany. Natomiast zanim zacznę chodzić z wykrywaczem metali w wodzie, zrobię kilka rzutów taktycznych magnesem neodymowym. Zobaczymy, czy coś się uda złowić.
I kolejny fancik wyszedł z wody, przykleił mi się tutaj. Odkładamy go na bok, a dotychczas udało nam się znaleźć widelec, nóż, twisterka, jakiś kawał żelastwa i gwóźdź. No i takie drobne cycki się też czepiają. Zobaczcie, co się uchaczyło. Jaja jak berety. Muszę iść z tym do brzegu, bo nie dam rady inaczej tego wyciągnąć. Oby to mi nie spadło. Zobaczcie. Jaja jak nic. Idziemy z tym. Idziemy. Do brzegu i jest. Jaja jak berety. Tego w kinie nie grali. Ale jak mi się to udało wyciągnąć? Przecież mi się odczepia. To jest nie rdzewka. A za co mi się to udało wyhaczyć? No niesamowite. Bęben od pralki. Może w środku coś jest. Zaraz zobaczymy. Kurde. Toś to szok. Wykulgamy to na brzeg. O. Jeszcze dodatkowo błystka tu jest. No niesamowite. Ciekawe, co w środku w tym bębnie jest. Bo ten coś tam brzęczy, ale co jest, to cholera wie. Zaraz zobaczymy. Tu jest jeszcze jakaś linka. A, to chyba pułapki są na ten, na węgorza. Bo tu jest linka do tego przyczepiona. Jaja jak berety. Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Zobacz, Łukasz, co za skarby w wodzie się u nas kryją. Konkretne, trzecie podejście do tego. Bo mi się to ślizgiwało, bo to jest, wiesz, nie rdzewka, to nie chciał za bardzo magnes łapać. W środku, teraz uważajcie, co jest w środku. Ja się nastawię, bo jak jakiś tutaj węgorz wyskoczy, to... Co tutaj jest w środku? Jest. Co jest w środku? Co jest w środku? Popcorn. Jaja jak nic. Także takie znaleziska. No niesamowite. Ale węgorza nie ma. Także... Ja pierdziele. A myślałem, że w środku będą jakieś skarby. Sporo osób już się dowiedziało o moim znalezisku, które wyciągnąłem z wody magnesem. I wszyscy przypływają, żeby podziwiać ten bęben i to, co było w środku. Nie no, w takim przypadku, jak ciągnę takie rzeczy z wody, muszę zaprzestać dzisiaj poszukiwań, bo jeszcze przez przypadek trafię kurek do spuszczenia wody w tym jeziorze, no i wtedy narobię większego bałaganu. Także skakuję do wody, do Łukasza, będziemy razem szukać monet. Może trafi się jakieś sreberko, a daj Bóg, żeby nawet jakieś złoto. Także biorę wykrywacz i skakuję do wody. Zajrzyjmy do Łukasza, niech nam podpowie, co znalazł. Może będę wiedział wtedy, w jakim kierunku ustawić wykrywacz. No, powiem ci, że znalazłem ciekawszych rzeczy. O, taki zacisk miedziany. No, oprócz tego, chyba tu gdzieś, no. Coś tam jest, no, ale co w tajemniczej kieszonce. 5 groszy PRL, 68 rok. No to pięknie. Także to tyle w sumie. No nie mów. Coś, co myślałem, że będzie fajną zawieszką. I tak pozornie nawet zaczyna wyglądać, nie? Jednak jest to dzwoneczek wędkarski. Taki, co się wiesza na żyłeczkę i on dzwoni, gdy ryba bierze. Także nie ma szału. Ale znalazłem jeszcze coś takiego. Gdzie to będzie? Co, nie wiem, czy jest kawałkiem przynęty. Spinki do krawata czy czego, ale o, takie coś.
Blaszka podlodowa. Jaka? Podlodowa, na wariata. Aha, tak na ryby. Zwanego. No to mamy blaszkę na wariata. No to w związku z tym ustawimy sobie wykrywacz metali na tak zwany Deus Mono na 20, czułość podbijemy na 25 kHz. Także wykrywacz będzie czuły i wrażliwy na wszystko, co tu jest. Kapselek aluminiowy. No i moi drodzy, mamy pierwszą monetkę teraźniejszych czasów. Rocznik 2000, także pamięta gości hotelu. Jest to nasze 5 groszy, także jest nadzieja w tym całym śmietniku. Po ciężkich bojach udało się wydobyć sita 50 groszy. Łukasz walczy z jakimś sygnałem. Teraz będziemy świadkami, co on tam wyciąga z tej wody. Chyba nie będziemy. To na pewno nie moneta. To na pewno nie moneta. To na pewno nie moneta. Zobaczcie. To jest. To jest. To jest. To jest łopata. Saperka. No. Drugowojenna. Drugowojenna to jest? No, może być. No chociaż nie. Nie, bo też. Nieźle, nieźle. Ale zobacz nawet z rączką. Tak, to podziała ci. Oje Państwo, ciężko. Walka była jak nic. No. Jak już widziałem, że dwoma rękoma to wyciągasz, to na pewno mówię, nie krążek żaden. Żadna moneta. Także można kopać. Pasta, pasta BHP. No zobaczcie sami, nie? Idzie po prostu na pierwszy rzut oka się pomylić. Jeszcze jak to w sicie sobie tam hulało między ziemią i wodą. Także ta wyobraźnia podpowiadała to, co chciała chyba podpowiedzieć. Natomiast jest to jakiś tylko okrąg. Miedziany, mosiężny ring. I jest Iwotłona. Królowa monet. Jakiś kawałek blaszki do identyfikacji, od czego mogła być. Jedna przykrywka, a obok niej druga. Także takie rzeczy też wyciągamy z wody, oczyszczamy wodę. Łukasz jeszcze tam walczy z ostatnim sygnałem. Pomału będziemy kończyć te nasze wojaże w wodzie, no i zwijać się do domu. Czas płynie nieubłagalnie, przepustki nam domowe mijają, także trzeba zwijać sprzęty, no i wracać do siebie, wracać do domu. Czas szybko leci. W przyjemnym towarzystwie i na poszukiwaniach to już wybitnie szybko. Niedawno wyruszyliśmy do Sarnówka, żeby wejść do wody, a już musimy kończyć, bo robi się wieczór. 8 godzin pykło na momencie. Co znaleźliśmy, mogliście zobaczyć na filmie. Ogólnie nie ma czym się pochwalić, trochę monet. Największa polewka była z tego bębna, bo myśleliśmy, że tam są wyrzucone skarby, albo co najmniej węgorze wpłynęły. Natomiast sporo złomu i tak naprawdę nic więcej ciekawego. Najważniejsze, że miło spędzony czas, kolejny dzień na poszukiwaniach. Więcej ze znalezisk możecie zobaczyć na kanale Łukasza, także wbijajcie na kanał do Łukasza. Kanał Łukasz pokaże na kanale
wszystkie śmieci, które też wyciągnęliśmy z jeziora, no bo też naszą misją jest sprzątanie, nie tylko poszukiwanie. Także było miło, ale no niestety czas na poszukiwaniach się skończył, trzeba wracać do rodzin. Ja się mega cieszę, że oprócz właśnie tych skarbów, o których Krzysiek wspominał, że udało się wyczyścić troszeczkę te plaże z tych gwoździ, z tej blachy, z tego wszystkiego, z tego, czym moglibyście sobie pokaleczyć swoje nogi, wy, bądź wasze dzieci, znajomi i cała reszta. No. Staramy się jak możemy, żeby wyczyścić te plaże do zera, żeby było czyściuteńko, jednakże sami wiecie jak jest, ludzie nam w tym nie pomagają. Także pamiętajcie, jak przynosicie jakieś puszki czy inne rzeczy, zabierzcie je później ze sobą, bo one są lżejsze, nie będą już tyle ważyły, co w pierwszą stronę. I wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie i wrócimy do domu cali i zdrowi. Dopłynęliśmy już do brzegu. Teraz najprzyjemniejsza albo najcięższa czynność, wypakowywanie wszystkich gratów. Miałem ze sobą też Simplexa Ultra, ale nie zdążyłem go odpalić, ale to następnym razem zrobimy, także z tym to nie ma problemu. No i resztę rzeczy tutaj też trzeba będzie wyciągnąć. Łukaszowi podziękować za wspólną wyprawę. Nie ma za co. Także kolejna pewnie wyprawa wkrótce. No ale trzeba najpierw zakończyć tą i się wypakować. Wodery przesuszyć, bo mówię wam, że te silikony nie za bardzo pachną ponad tych szuwarach jak chodzimy. No ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Także tutaj wykrywacz. A nawet dzisiaj mało jedliśmy. Dzień intensywny. Także nie było czasu nawet dobrze pojeść. A zawsze wożę dwa wykrywacze. Staram się bynajmniej jeden taki zapasowy, jakby któryś strzelił, bo różnie to bywa. To wtedy można ten wykrywacz podmienić. To jest ten plus tego, że też się prowadzi sklep z wykrywaczami, że można sobie pozwolić na coś takiego, bo wiecie jak jest. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Jeszcze plecak. Także to jest to, co miałem i jeszcze, a jeszcze z drugiej strony. Tak, to jest gwizdek od tego plecaka. O Jezu, tu nie sięgnę. Czekaj. Tu jest ten złom, który znalazłem. Inwestycja. Także też to nie jest lekkie. Zobacz, to jest kolejna. I jeszcze reklamówka zespołem, bo tutaj papu było. Także jeszcze później resztę żelastwa się wyciągnie z łódki. Tyle. O, jedna wyprawa kilkugodzinna, a taki sprzęt ze sobą musiałem zabrać. Nie wspomnę o tym, że ten plecak jest naładowany wszystkim, co jest potrzebne na takie wyprawy. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.